No, cześć, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie przetestujemy owocową eksplozję, czyli nowość, jaką wypuściło Lotto. No może nie taka nowość do końca, bo była już ta wersja za 3 zł, ale tym razem mamy wyższy kaliber, czyli zdrabka za 5, ale za to główna wygrana wynosi 70 tysięcy, a nie 30. Zasady dokładnie te same, co w jej odpowiedniku za 3 zł, czyli wydrapujemy Twoje symbole i nanosimy je na planszę. Jeżeli z tych symboli, które wydrapiemy, utworzy się linia pozioma, wygrywamy kwotę z pozycji wygrana. I to cała filozofia. A tabela przedstawia się następująco. 9 stopni od 5 zł do 70 tysięcy. Mamy jeszcze po drodze 7,770. O, tak troszkę na siódemkowo nam to Lotto zapewniło wygrane. Na odcinek przygotowałem 6 sztuk, tak niedużo, ale zdrabka jest czasochłonna, więc żeby wyrobić się na te godziny poranne dla Was, no to musiałem troszkę zrezygnować z ilości. Ale jeżeli się nic nie trafi, to oczywiście sobie drapniemy jeszcze sztukę lub dwie na kolejnym odcinku. No to przed nami pierwsza zdrabka, numerek 41. I szukamy symboli, jak to będzie ułożone, tak będzie ułożone. Dobrze, czyli arbus i to są borówki, czyli wszystko się zostało. Dobrze, borówki i arbus. Tu mamy borówki. Też ciekawe, czy wszystkie symbole się będą trafiać, tak jak to było w tej za 3 złote. Wyjdzie w praniu. Co, arbus tylko jeden? No to skromnie. Pomarańcza, truskawka. Pomarańcza tu. Tu mamy kolejne. O, i truskawki. Troszkę rozrzucone, troszkę w kupie. Figa i karambola. Tu mamy figę, tutaj też. Tu kolejne dwie. I co? Karambola, nie? Tak, mamy tu i wszystko. Gruszka oraz winogrono. Tutaj mamy gruszki 3, tu kolejne 3. O, i co było jeszcze? Winogrono. Jeden, drugi i trzeci. Kiwi i ananas. Ananas, jeden, drugi, trzeci. Kiwi mamy jedno, drugie i tutaj trzecie. No tak troszkę rozrzucone, troszkę nie. Więc trochę tak jakby zmiękli. Jabłko, wiśnie. Wiśnie, jabłko, tu kolejne. Tu mamy jabłko i tutaj też. I to będzie wszystko. Ostatnie dwa symbole. Brzoskwinia i kokos. Brzoskwinie tutaj. Jest jeden kokos. No i to będzie wszystko. Linii żadnej nie ma, braku bananów. Kontrolne, tak jest. O, YWT, to będą zupełnie inne. No to kolejna zdrabka przed nami, numerek 36. Melon i gruszka. O, tutaj dwa koło siebie, tu kolejny melon. Jest gruszka, tu jest melon i kolejny. I tu mamy jeszcze gruszkę na końcu. Wszystko. Tak. Winogrono i brzoskwinia. Cyk. Tutaj brzoskwinia. Winogrono. Tu i tu jest jeszcze brzoskwinia. I chyba wszystko. Dobra, teraz może tak, o, tu na dole. Karambola i ananas. Karambolę mamy. Tu u góry. Tu jeszcze dwie. Ananas jest i wszystko. Kurczę, jakoś tak to szybko idzie. No mogłem wziąć więcej, nie spodziewałem się. Cytryna pomarańcza. O. Chyba, że ja tak zapierniczam z rana. Dobra, tyle. Arbus i borówki. Przynajmniej nazwy się nie zmieniły, więc tak szybciej to faktycznie idzie. Tak już jest człowiek wyuczony. Arbus, tu borówki, tu arbus, jeszcze jeden. Dobra, wszystko.
banany i truskawka. A tu był jeszcze arbuz. Dobra, truskawka tutaj. Truskawka i co tu była jeszcze? Pomarańcza? Nie, wydrapana banany. No właśnie. Banany tu. No ale i tak brakuje troszkę symboli. Ostatnie dwa. Wiśnie i kokos. Tutaj wiśnie, tutaj to, tu kokos. No oczywiście to jest tak ułożone, żeby się nie utworzyło nic. Teraz kontrolę na dole, Z, Y, czyli drugi pustak za nami. Dobrze, kolejne zdrapy, numerek 32. I co my tutaj znajdziemy? Tak, pomarańcza i ananas. O, tak fajnie. Pomarańcza i ananas. Tu mamy pomarańczę jedną, drugą i ananasa szukamy. Tylko jeden. No to też taki początek skromny, kurczę. Gruszka i kokos. Kokos. Tu gruszka jedna tu i jedna na dole. No i też wszystko. Figa i cytryna. Tu. Figa, cytrynki 3, kolejne figi, byle nie z makiem, kurczę, jak się skończę, skończą symbole, się nic nie trafi. Figa, cytryna, chyba wszystko zdrapane, nie? A, jeszcze dwie figi są, czyli nie wszystko. Truskawka i jabłko. Jabłko tu, tu kolejne, a jeszcze truskawki mamy, można drapać od razu. Bo są niedaleko. No i tu jeszcze mamy jedno jabłko. Dobrze, co dalej? Karambola i brzoskwinia. O, tutaj tak więcej. Karambola, jest brzoskwinia. Tu kolejna i tu kolejna. A, i jeszcze karambola. Borówka i wiśnie. Cyk, borówka. Wiśnie, borówka. Ach, brakuje, kurczę, winogrona. Kiwi i banany. No, wiedzą, co dać. Kiwi. A, jednak. Proszę bardzo, jest trafienie. Chłop się nie spodziewał. A tu jeszcze banany na końcu. Dobrze, jedna linia się utworzyła. I mamy tutaj piąteczkę. Kontrolna Y. No, tak musi być. Chyba, że coś oczywiście chłopisko pominęło. Tak, pominąłem dwa symbole, ale one nie zmieniły nam wyniku. Dobrze, okaże się w praniu, jeśli jeszcze coś trafi. Przed nami kolejna zdrapka, numerek 20. Gruszka i cytryna. No to lecimy na Szczecin. Gruszka, cytryna. Tutaj cytryny, jest gruszka. Gruszka, cytryna i cytryna tutaj. Nic więcej nie ma, nie? Truskawka, arbuz, truskawka. O, cyk. No i dwa symbole. Kiwi oraz ananas. No i wszystko zaraz będzie jasne. Kiwi, ananas, brzoskwini nie było. No, niestety. I wszystko. No, tutaj mamy pustaka. Z, Y, dokładnie. Przedostatnia sztuka przed nami. Gruszka i cytryna. Gruszka. Tutaj mamy kolejną gruchę. Jest cytryna i to będzie wszystko. Winogrono i jabłko. Winogrono, jedno, drugie, trzecie. O, tutaj taki większy kaliber. I co było jeszcze? Jabłko. To od razu drapiemy. Jabłko. No i tyle. Brzoskwinia, kiwi. Fajnie, że też w różnych kolorach jest to wypuszczone. To tak się człowiek nie krząta po tej zdrapie, tylko tak mniej więcej to widać. Brzoskwinia, tutaj kolejna. I co tam było jeszcze? Kiwi, nie? Tak, kiwi jest na zielono. O, i tyle.
Dobra. Karambola, truskawka. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Karambola, karambola. O, tu kolejna. Tu nawet dwie. I truskawki jeszcze mamy koło siebie. Trzy sztuki. Dobrze, to już jest wszystko. Kokos, pomarańcza. O, i jest linia. Genialnie. Mamy kolejną wygraną. Jest coś jeszcze? Tu jeszcze mamy kokosy dwa. Ach, bananów brakuje do kolejnej wygranej. Dobra, co dalej? Nadrukowali. Awokado, melon. Awokadony mamy tu. Tu kolejne. Nie ma bananów. Melon, awokado. Tutaj nic. Tu jest melon. I tu jest melon. I jest druga wygrana. Kurczę, ale sympatycznie. I ananas z bananami. I pyk, moi drodzy. I pyk. Kurczę, ale super. Cieszę się, jakbym milion wygrał. I tu mamy ananasa. Kolejna wygrana. I banany tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć linii, tak? Czy oczywiście coś przegapiłem? No, raczej się zgadza. Także odkrywamy. Wygrana. Piątka. 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 I dyszka. Czyli 30 złotych na zdrabce. No to jesteśmy na plusie, bo wkład był 30, a jest już 35. Mega. No i ostatnia zdrabka przed nami. Mam nadzieję, że wytrwaliście, bo tutaj emocje to do końca. Wiecie, jak jest. Kokos i brzoskwinia. Brzoskwinia. No i wszystko, dwa ostatnie symbole, awokado i kiwi. Cyk, cyk, cyk. Tu mamy wysyp kiwi, ale nas i tak zblokują inne owoce. No i to wszystko. A tu jeszcze było awokado. Dobra, ale nie ma jabłek, cytryn, borówek. Tu była jeszcze truskawka. Kontrolne, JZ. No, także ostatnia zdrabka przegrana, ale wynik ogólny pozytywny. No i w porządku. Dwie zdrabki wygrane, cztery puste. Pustakami się nie ma co przejmować, jeżeli wynik jest plusowy i taki właśnie wpadł. 30 zł w jednej zdrabce, 5 zł w drugiej, czyli na 30-35. Czasem mniej znaczy więcej. No, to głównie chodzi o czas, no bo zobaczcie, i tak jest bardzo długo, a gdzie tam jeszcze 4 czy 6 jakichś dodatkowych zdrapek, jak się zawsze drapie takiej ilości od 10 zwyż. Więc no, nie o to też chodzi. Dobra, także dziękuję za oglądanie. No i co? Do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Cześć! A moi drodzy, jeszcze bym zapomniał, bilans marcowy wyszedł dużo lepiej niż lutowy. Właściwie to jest przepaść. Więc tak, zdrabki, jakie zakupiłem na odcinki plus do tego losy, czyli całość, to kwota 1918 zł. Z tego udało się odzyskać 1610, także minus 308 zł to jest wynik. Jeżeli doliczymy do tego zdrabki, jakie otrzymałem od widzów w prezencie na święta na kwotę 186 zł, z tego się udało odzyskać 170, także bilans już tutaj tylko minus 138. Ale jeżeli doliczymy do tego wpłaty na tipy, jakie dostałem od widzów na kwotę łączną 150 zł, to bilans nam nagle w magiczny sposób robi się plusowy, dodatni, czyli 12 zł. No, jeżeli do tego doliczę jeszcze wpływy z reklam, które w tym miesiącu wystrzeliły w kosmos, nie wiem, czy to wasza zasługa, czy lepiej płatna reklama. Jeżeli wasza, to po prostu kłaniam się najniżej. Dzięki wam. No to tutaj już można powiedzieć, że połowa kwietnia już jest zasponsorowana dzięki wam, więc do zobaczenia zatem w kolejnych odcinkach. Jeszcze raz wszystkim i każdemu z osobna bardzo, bardzo dziękuję.